Dzień dobry, witam się dzisiaj z Wami w biegu w samochodu. Powiem Wam, że mega się śpieszę, bo dochodzi 10, czyli zaraz otwierają mój ulubiony Lumpex, do którego się wybieram. Jest nowa dostawa, także standardowo będzie tłum ludzi przed sklepem. Ostatnio nagrywałam coś takiego na... taki bumerang zrobiłam, to zostałam... oskarżona, to znaczy dostałam wiadomość prywatną, że ktoś sobie nie życzy, żeby został pokazany, więc musiałam to usunąć, więc no nie pokażę Wam tych ludzi z podsklepu, ale naprawdę uwierzcie mi, że pod sklepem zazwyczaj czeka około 10 do 20 osób, co wygląda naprawdę śmiesznie, no ale nic, idę na łowy, mam w planach zakup sweterka i spodni, bo widziałam, to znaczy ten sklep zawsze wrzuca dzień wcześniej, czyli wczoraj, zdjęcia, wiecie co będzie w nowej dostawie, po prostu ludzie się mega, mega napalają, także mniej więcej wiecie, wiem po co jadę, no ale zobaczymy co więcej uda się upolować. No, także lecę w biegu, zaczynamy poniedziałek intensywnie i nawet nie zdążyłam zjeść śniadania, także wiecie, zawiozłam tylko Franciszka do firmy, do mamy, żeby z nią spędził czas, bo niestety tam jest taki tłum w tym sklepie, że niestety no, nie byłoby opcji, żeby Franek był tam w wózku. No tam do samej przymierzalni czeka się dobre pół godziny, więc próbuję Wam pokazać jakieś urywki ze sklepu, bo też wiecie, nie chcę pokazywać ludzi, nie chcę, żeby ktoś się przyczepił, że go nagrywam bez jego zgody, wiecie, RODO i te sprawy, ale na pewno z przymierzalni pokażę Wam, co przymierzam. Także zobaczycie, jak fajne rzeczy są w tym sklepie, bo naprawdę mnóstwo perełek można tam upolować. No nic, idziemy do manekina. Doczekałam się do przymierzalni, także pokażę Wam, bo całkiem sporo rzeczy mam do przymierzenia. Także co? Wszystko Wam pokażę. Pierwsza to jest taka koszula, sukienka i powiem Wam, że jak ją się tutaj szczepi jakimś paseczkiem, to naprawdę będzie super wyglądać. Także naprawdę mi się mega podoba. Mam takie rozpięcia, naprawdę ekstra. Kolejna koszula. Gwiazdki, ale nie jestem przekonana. Tutaj bardzo też fajna koszula, ale niestety jest za wąska w biuście, ale świetne ma te kwiatowe wzory. Ok, mam taki sweterek z falbanami, ale jest niestety za wielki. Zdecydowanie jest za duży, ale ma naprawdę świetny krój. Wiecie, gdybym się oparła, to nawet bym go unosiła, ale czuję, że te rękawy są po prostu za wielkie. Taką katanę zawsze chciałam mieć i jest po prostu genialna. Ona z tyłu ma takie szarpania, w ogóle cała jest szarpana. Wygląda genialnie, także jak najbardziej jestem za. Okej, po ten sweterek tak naprawdę tutaj przyszłam i jest przegenialny, takie ma bufkowane rękawy. Jest mega, mega cieplutki, taki długi. Bardzo mi się podoba, także też na pewno ląduje do koszyka. Tutaj marynareczka w kratkę, ale niestety jest odrobinę za mała. Już wiecie, na upartego mogłaby być ok, ale jednak nie, jednak ciut za mała. Teraz czas na spodnie, z bardzo fajnie wysokim stanem, z takimi przetarciami. Naprawdę super wyglądają. Mają obłędny kolor i idealnie są w moim rozmiarze. Tutaj mam bardzo fajne spodnie, ale niestety są za duże, ale mają naprawdę fajny taki luźny krój. Nie, nawet są spoko. Okej, kochani, obkupiłam się naprawdę niesamowicie, ale tak naprawdę kupiłam to, po co przyszłam, czyli te sweterek i spodnie, które Wam pokazywałam. Dodatkowo wzięłam tą pierwszą koszulę i
katanę, no po prostu ta katana sztos, naprawdę długo, długo takiej szukałam, a tutaj ją się udało upolować w naprawdę świetnej cenie. Także mam nadzieję, że jeszcze uda mi się ją Wam pokazać tak na spokojnie. Póki co lecę do samochodu, bo minęła już ponad godzina, a na tyle miałam wykupiony parking, więc szybko biegnę do auta, bo jeszcze co więcej pada deszcz i jest mało przyjemna pogoda. Także pokażę Wam później, a tymczasem lecę jeszcze do Rossmana kupić kaszkę i tam jakieś pierdoły dla Franciszka, bo wszystko się oczywiście standardowo pokończyło. Okej, Rossmana obskoczyłam błyskawicznie. Kupiłam tak naprawdę, wiecie, tylko rzeczy takie dla dziecka. O, gdzie ja się tu wyładowałam? W parking. Ale jest promocja w ogóle 2 plus 2 na rzeczy dla dzieci. Zawsze wiedziałam i pamiętałam, że ona będzie w grudniu. A wiecie, temat dzieci to jest dla mnie, wiecie, podstawowy ostatnio. Także koniecznie muszę się wybrać jeszcze na zakupy, ale to na spokojnie, bo naprawdę miałam wyskoczyć tylko na godzinę, a nie mam jej już prawie dwie, także lecę zawieźć zapasy żywieniowe Franciszkowi i później może jeszcze się wyrwę na jakiegoś inne lumpeksy, nie wiem co jeszcze tu funkcjonuje, bo tak naprawdę cały czas chodzę do tego jednego. Patrzcie, jak mi się włosy podkręciły od deszczu, bo pogoda jest taka paskudna. Dobra, wsiadam do auta, jadę do mamy. Kupiłam sobie ulubione te wafelki muslini, czy jak one się tam nazywają, z Knopersa. Te wiecie, co ostatnio cały czas Wam pokazuję, więc na pewno będzie kawa. Okej, przyjechaliśmy do domu, zgarnęłam Franciszka z firmy, położyłam go spać, ogarnęłam zabawki i teraz czas, żebym zjadła w końcu śniadanie, bo już jest po 12, a ja dalej jestem bez śniadania. Zrobię sobie też kawę i w końcu biorę się za robotę. Mam nadzieję, że Franciszek pośpi z godzinkę, żebym ja mogła ogarnąć chociaż takie, wiecie, podstawowe sprawy, bo naprawdę mam spore zaległości. Wydawało mi się, że jak przyjadę do rodziców, to tutaj będzie taki luzik, a jest naprawdę jeszcze więcej rzeczy do ogarnięcia niż w domu. Okazało się też, że zostaniemy dzień dłużej, bo mój mąż niestety jeszcze pracuje. Także zostajemy do środy, no ale nic, jestem masakrycznie głodna, także zrobię sobie omlecika, zrobię sobie kawkę, mam coś słodkiego i siadam na kompa, ogarnę i wiecie co, chciałabym mieć taki dzień, żeby po prostu było wszystko na spokojnie, a u mnie zawsze wszystko jest w biegu, po prostu ogarnąć gdzieś na jakąś godzinę z dzieckiem to jest naprawdę wyczyn. O, Liliana to ma dobrze, nie? To po prostu, o, rozłożyła się i leży. Tak jej to dobrze. No, także mam nadzieję, że chwilę teraz będę mogła odsapnąć. Zajmę się sprawami, a później sobie... Później co? Tak, kalendarze muszę otworzyć. To najważniejsze, bo jeszcze nie miałam czasu nawet zajrzeć, ale wiecie, to może poczekać. Później jak moja mama skończy już pracę, to przyjedzie, to ja pojadę może jeszcze na lumpeksy, może mi się uda coś ogarnąć. Także co? Działam, robię śniadanie, bo po prostu jestem mega głodna. Nie będę ukrywać, robota pochłonęła mnie na całego. Nim się obejrzałam, była 16. Zrobiło się szybko ciemno. Pada deszcz, także pogoda jest masakryczna. No i wrócili rodzice, robiliśmy obiad. Takie, wiecie, domowe rzeczy, więc nim się obejrzałam, patrzę, 19 godzina. Więc co, będę się powoli żegnać, ale w dalszym ciągu nie otworzyłam dzisiejszych okienek w kalendarzach, także zabiorę się za to za chwilę, a testować będziemy te produkty jutro, chociaż zobaczymy, co tam w Douglasie, może trafiło się coś, co będę mogła jeszcze dzisiaj sprawdzić. Zaczniemy sobie od NYXa i pod dziesiąteczką mamy pomadkę. Czy dobrze mi się wydaje, ona jest brązowa? Okej, to nie jest brąz, tylko raczej taka pomarańcz, troszeczkę nudziakowy produkt. Nie będę go dzisiaj testować, zaraz Wam tylko zrobię swatcha i pokażę. I powiem Wam, że to jest szaleństwo, to jest taki pomarańczowy kolor. I bardzo się cieszę, że go dzisiaj nie testowałam, bo to jest kompletnie niezbyt dopasowany do mnie odcień. Nie wiem, czy czułabym się w nim świetnie. Jak widzicie, w ogóle zmieniłam miejscówkę, bo u mnie w mieszkaniu tutaj u rodziców jest wszędzie ciemno, więc mało co widać. No ale nic, kolor jest naprawdę średni.
Next mnie nie zachwycił. Zobaczymy, co ma dla mnie Douglas. Jest tu takie całkiem sporo okienko. I już zajrzymy sobie do środka. I mamy tutaj całkiem dużą tubeczkę. I konkretnie mamy tutaj żel pod prysznic Anajak. Nie wiem, jak to się czyta. Możecie mnie poprawić. I z tej samej firmy wiem, było chyba bodajże 2 dni temu perfumetka taka całkiem przyjemna. No i to jest coś, co wykorzystam i to ma chyba 30 ml, także całkiem spory produkt. Więc to sobie wezmę dzisiaj do kąpieli. No i dobra, kalendarze już są otworzone. Już tutaj się świecę strasznie, więc zaraz biorę się za demakijaż, ale jeszcze takie przemyślenie odnośnie właśnie tych kalendarzy, właściwie kalendarza z NYXa, bo ja go kupiłam z takim zamiarem, że będzie coś fajnego do testowania codziennie, ale z tego co póki co otworzyliśmy, czyli 10 okienek, to naprawdę z 2, może 3 rzeczy są takie w moim guście, a raczej większość spotyka się z takim grymasem na mojej twarzy, że nie jest to coś do końca w moim stylu i średnio jestem zadowolona póki co z tego kalendarza. Mimo, że są to produkty, wiecie, takie miniaturki, czyli nie jakieś gadżety niepotrzebne czy pierdoły, tylko wiecie, produkty tak naprawdę, których można używać, to jednak te kolory takie są średnie, bym powiedziała. No nie do końca dla mnie po prostu. Także jak na razie taki minus i w ogóle tak pomyślałam, że może na końcu vlogmasu zrobię takie podsumowanie obu kalendarzy, czy jestem zadowolona. Podsumujemy sobie wszystkie produkty, które się znalazły w każdym z obu kalendarzy. Myślę, że to będzie ciekawy temat. No i podsumuję Wam, będę mogła Wam powiedzieć, czy warto, czy nie warto, który z tych dwóch kalendarzy bardziej mnie zachwycił. A tymczasem co? Ja lecę do rodziny z powrotem. Zaraz wiecie, czeka mnie kąpiel dziecka, potem ja wskakuję do wanny, muszę umyć włosy, także wiecie, takie, no wiecie, czysto domowe sprawy. No i co, dziękuję Wam za kolejny dzień ze mną, dajcie koniecznie znać, która z dzisiejszych przymierzanych rzeczy podobała Wam się najbardziej. Dajcie znać, no jak tam Wasz poniedziałek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górze. No i widzimy się oczywiście jutro. Pa!